dzień trzeci. Mam już tutaj przygotowaną kurtkę i szalik. Jedziemy do kina. Ale zanim jedziemy do kina, muszę zjeść obiad, żeby nie umrzeć z głodu gdzieś w trakcie seansu. I akurat dzisiaj zabieram was do slow foodu. Nie wiem, jak to się nazywa. Russell mi to kiedyś tłumaczył. Ale Chipotle i tam akurat możemy dostać no takie w miarę zdrowsze jedzenie niż na przykład w McDonaldzie. A mimo wszystko to jedzenie jest podawane na raz, dwa, ponieważ stoicie w kolejce i wybieracie, na przykład oni pytają, biały ryż czy brązowy? I mówicie, fasola brązowa czy czarna? I mówicie, jakie mięso lub bez mięsa? Także szybko to idzie. Czekajcie, nie mogę poradzić sobie jedną ręką. Tak ogólnie to nieraz mi udowadnialiście, że znacie się dosłownie na wszystkim. Więc pytanie do was. Dlaczego jeżeli otwieram tym, to alarm się nie włącza, a jeżeli używam przycisków, to włącza się w samochodzie alarm i wszyscy myślą, że kradnę to auto. Uwierzcie mi, nie ma co kraść. Znaczy ja bardzo lubię to auto i w ogóle nie mam potrzeby jeździć lepszym, nowszym. Jest mi to zupełnie obojętnie, tak długo jak jeździ, to jeździ, ale wiecie o co chodzi. Dojechaliśmy i przy okazji zaczęła się piosenka, która mi się podoba. Dam wam tytuł na ekranie. A restauracja, do której idziemy, to właśnie Chipotle. Tak wygląda moja sałatka. Tu mam trochę czadu z solą, ale myślę, że jak wymieszam, to będzie ok. Mamy tutaj czarną fasolę, sałatę chyba rzymską, pieczone papryki z cebulą, salsę i kukurydzę. No i oczywiście pikantny sos. A i to jest jeszcze mój ulubiony sos Tabasco. Green pepper sauce. Także zabieram się do jedzenia. Spysznie. Zjadłam, było pyszne, jestem już w samochodzie. I teraz będę się wybierała do kina. Seans mam o 15:40. Niestety to jest seans 3D, ja seansów 3D tak szczerze mówiąc nie lubię, ale nie mogę iść później, ponieważ jadę potem po Lacey. Tak naprawdę wiecie co? Mamy jeszcze chwilę, pojedziemy do Five Below, ponieważ nie mogę ładować telefonu przez przednią ładowarkę. Z jakiegoś powodu nie działa, ale w bagażniku i owszem, mogłabym podłączyć telefon, tylko nie mam wystarczająco długiej ładowarki, więc myślę, że teraz to sobie załatwię i będę mieć z głowy i jutro w trasie mi się na pewno taka ładowarka przyda. Gdyby mieli jod, to bym wzięła dla siebie i dla Russella, ale nie widzę. Jest i jod, ale mi się nie podoba. Wolałabym białe. To znaczy takie srebrne. Ten jest zdecydowanie najmilszy. Znalazłam, czego szukałam. Gdzieś tu coś powinno być. Trzy stopy zdecydowanie nie wystarczy, ale 10 już przejdzie. Voilà! I wszystko działa. Trochę tego nie przemyślałam, bo kupiłam kalendarz adwentowy.
i chyba mi się rozpuści, jak będę w tym kinie. Trzeba nadrobić czekoladki z wczoraj i z przedwczoraj. Nie wiem dlaczego, ale widziałam bardzo często takie kalendarze, że sami możemy sobie sadzić słodycze, ale nie już takie gotowe. I w sumie tamte mają więcej sensu, bo co roku możemy po prostu kupić paczkę czekoladek i nie musimy marnować na przykład papieru. Ale w tym roku jeszcze się skuszę na coś takiego i szukamy jedyneczki. Tu jest na samej górze. Dzisiaj jest tak naprawdę 2 grudnia, więc otworzy 2. I najwyżej jutro nadgonię, bo jakoś nie mam ochoty po obiedzie na 3. czekoladkę. Szukamy kina. Moje życie opiera się ostatnio na mapach Google'a. Zabawna historia. Jechałam tutaj do Houston, do domu teściów i teść, który jeszcze tak naprawdę mieszka na Florydzie, bo są cały czas pomiędzy 2 domami i próbują się tutaj przeprowadzić całkowicie. W każdym razie wysłał mi na Messengerze adres, żebym tutaj sobie przyjechała. I kliknęłam w ten adres, kliknęłam idź do map. No i co? I jadę. I jadę, 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 jadę. I trochę słuchałam o tym osiedlu i kiedy podjechałam pod dom, to coś mi nie pasowało. Po pierwsze, nie mówię, że złe osiedle. Bardzo ładne, też zamknięte i tak dalej. Ale te domy wszystkie były takie bardzo, bardzo blisko siebie. I tamten dom był dużo mniejszy, 2-piętrowy, ale mniejszy. I właśnie tak słuchałam, że ten dom, w którym teraz mieszkają, jest dość spory. A dostałam od nich tylko i wyłącznie adres i kod do drzwi do garażu, który miałam sobie otworzyć i w garażu w pewnym miejscu jest umieszczony kluczyk, czyli po prostu nikogo tutaj nie było i ja sama tutaj do tego Teksasu, do Houston przyjechałam. No i wiecie, tak patrzę na ten dom i myślę, o co chodzi, to w ogóle nie wydaje mi się, żeby to było dobre miejsce. I sprawdziłam numer domu, patrzę, no nie zgadza się. To z adresem, co mi wysłał i to z adresem, co jestem pod domem, więc przyłączyłam się z mapy Apple'a na mapę Google'a i okazało się, że jestem 49 km od mojego celu i mapa Apple'a zabrała mnie w złe miejsce. Już sobie wyobrażam, jak super byłoby się tłumaczyć, że próbowałam się włamać do czyjegoś garażu, żeby odnaleźć klucz. Dojechałam już pod kino i właśnie zostało mi 7 minut do seansu i teraz się zastanawiam, jakimi widzami wy jesteście. Ja uwielbiam przyjść, usiąść i oglądać reklamy i oglądać, co potem będzie w kinach i nastawiać się już na kolejne seanse. Wiem, że niektórzy, tak jak moja mama na przykład, nie lubią chodzić na reklamy, ale ja naprawdę uwielbiam i nie wiem, po prostu jest coś w tym relaksującego. Także napiszcie mi koniecznie w komentarzach, a ja teraz właśnie idę, żeby zdążyć kupić bilety. No i niestety, no, 3D. Ale co zrobić? I tak się cieszę, że zobaczę ten film, bo chciałam go już obejrzeć 16 listopada, tak jak wyszedł do kin w Polsce. Ale niestety byłam w podróży. Później przyleciałam, znowu byłam w podróży. Potem znowu jechałam i jak już osiadłam w zeszłym tygodniu, tak naprawdę zapomniałam o tym, że ten film jest w kinach. A to wiadomo, jest kontynuacja Harry'ego Pottera, chociaż przyznam się szczerze, że jestem bardziej przywiązana właśnie do Harry'ego, Rona i Hermiony. No i jeszcze Lily i James i byłabym bardziej zainteresowana, gdyby wrócili właśnie do czasów Hunsfotów. To uważam, że byłby genialny pomysł na filmy. No ale niestety zadowolę się tym, co jest i też się cieszę, ponieważ uwielbiam Johnny'ego Deppa i Jude Law'a. Uważam, że to super aktorzy, więc jestem bardzo, bardzo podekscytowana na ten film. I mówiłam, że idę, a siedzę tu i gadam, więc spadam. Było fajnie, ale się skończyło. Naprawdę super film. No, bolą mnie trochę oczy. Problem polega na tym, że ja nie mogę oglądać żadnego filmu bez moich okularów, więc cały seans muszę mieć na nosie 2 pary okularów. Ale było warto. Naprawdę uwielbiam świat Harry'ego Pottera. Boże, ja nie wiem, jak ta kobieta jest w stanie wymyślić taką historię i że to wszystko trzyma się kupy i że to wszystko nigdy nie ma końca. To jest dla mnie niesamowite. O, szukam mojego auta.
Także... Oho, teraz pewnie znowu zacznę czytać Harry'ego Pottera. Mam 1,5 godziny do czasu, kiedy powinnam wyjść z domu, więc jadę. Wezmę Milkę na pewno ze sobą na lotnisko. I tak naprawdę nie wiem, mam 1,5 godziny. Zobaczymy, może poogarniam, bo o, wiem co musimy zrobić. Musimy zapakować samochód, bo jutro jedziemy w podróż. Chcesz iść na spacer? Mam cudzie! Mam cudzie! Mili, nie na tym dywanie, ty potworze mały. Jezu, z jakiej to było bajki? Ach, coś z mamutem. Hej, hej, stop! Oddaj. Nie, nie wolno. Nie wolno. Nie. Nie. Tutaj wyrzucę wszystko, co ona znajduje. Pokażę wam teraz tajny plac zabaw Milki. Już wiem, co jest jej ulubioną częścią tego domu. Na górze. Co to jest? Tato się tu bawi. Właśnie pakuję pudła, ponieważ jutro jadę do naszej miejscowości i część z tych rzeczy zabiorę. Zobaczcie, jakie niezbędne rzeczy trzyma Rasy. I ja to wszystko wywożę, żeby to potem przejrzeć i co nieco wyrzucić. To nie wiem w ogóle, jaki jest sens, żeby wieść. Ach. Dorosły facet. Z całej góry pudeł, które tu były, zostało tylko to jedno. Rano je zaniosę do auta. Teraz mam małą niespodziankę dla siebie. Dostałam paczkę od Amandy. Amandą stacjonowałyśmy, nasi mężowie stacjonowali w Georgii już jakiś czas temu, więc zobaczcie, że te kontakty raczej zostają. I w lipcu przyszłego roku będę druhną Amandy. Amanda wzięła ślub tego samego dnia w tym samym urzędzie, co ja i Russell. 17 lipca 2017 roku i pobierają się ponownie za rok, w 2019, w drugą rocznicę swojego ślubu. Więc zaraz zobaczymy, co tu jest w tej paczce. O, kolejne pudełko. Zobaczcie, jakie śliczne! Fioletowy to ulubiony kolor Amandy i też taki będzie kolor przewodni ślubu, więc muszę jej odpisać, że się zgadzam, że bardzo chętnie. Ojej, jak super! I w końcu będę miała kieliszek. To jest mój pierwszy kieliszek od wina, który mam w Stanach, odkąd się przeprowadziłam. Zawsze piłam z kubka. O, chyba to pamiętała, bo jak przychodziły do mnie do domu dziewczyny, to się zawsze z tego śmiałyśmy. Kochana jest. Bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego vlogmasa. Jeżeli wam się podobało, dajcie kciuki w górę i widzimy się już jutro. Dla pewności upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał, bo będzie dużo więcej filmików. Do zobaczenia. Pa, pa!